17. kolejce piłkarskiej 4. ligi na zakończenie rundy jesiennej Gryfs Słupsk pewnie pokonał Suprek Fidzyń 4-0. Ta bardzo ważna wygrana dała słupszczanom pozycję wicelidera i wciąż pozostawia sprawę awansu do 3. ligi otwartą. Czeka nas fascynująca wiosna. W ostatnim ligowym meczu jesieni Gryf zmienił boisko, na którym spotkanie zostało rozegrane. Z powodu bardzo podmokłego stanu murawy starcie zostało przeniesione na sztuczną płytę kompleksu przy ulicy Zielonej. Mimo że dla gości nie miało to znaczenia, gryfici czuli się w tym miejscu doskonale i od razu ruszyli do szturmu, prezentując agresję, pasję i pomysłowość, czyli to, z czego trójkolorowi znani byli w większości spotkań jesieni. Na zdobycie gola trzeba było jednak poczekać. Gryf cierpliwie kruszył mur gości. Trzy dobre okazje miał aktywny Patryk Dąbrowski. Potem bliscy zdobycia goli byli Dawid Więckowski po główce 7 metrów oraz Andrzej Łyszyk. Dopiero jednak rzut karny w 41. minucie dał prowadzenie gryfitom. W polu karnym faulowany był Łyszyk, a 11 na bramkę zamienił Dąbrowski. Wykonanie odbyło się dwukrotnie. Za pierwszym razem piłka wpadła do bramki, ale sędzia dopatrzył się, że jeden z graczy Gryfa zbyt szybko wbiegł w pole karne i trzeba było powtórki. W niej Dąbrowski uderzeniem pod poprzeczkę nie dał szans bramkarzowi. Do przerwy Gryf prowadził zatem 1-0. Gra w pierwszej połowie nie była jednostronna, goście także mieli swoje okazje, ale na posterunku zawsze był Kamil Gołębiewski. W drugiej odsłonie widzieliśmy ponownie kombinacyjny otwarty atak Gryfa. Wyuczone na treningu schematy dały słupszczanom 3 kolejne gole. Najpierw Dąbrowski wykorzystał dogranie z prawej strony Jakuba Jakubowskiego i zawahanie obrońców Supry i podwyższył na 2-0. Następnie Kacper Książkiewicz zagrał do Andrzeja Łyszyka i słupszczanie podwyższyli na 3-0. Wreszcie w 90. minucie Nikodem Ciechański ustalił wynik spotkania na 4-0, wykorzystując zamieszanie w polu karnym po wcześniejszym trafieniu w słupek. Gryf grał składnie z pomysłem i nic dziwnego, że zapracował na zasłużoną wygraną. Tak spotkanie komentował trener gości Andrzej Toustik. Gratuluję tutaj gospodarzom zdecydowanego i pewnego zwycięstwa. Myślę, że dzisiaj bez dwóch zdań tutaj nie mieliśmy mało argumentów na to, żeby uprzykrzyć troszeczkę zakończenie rundy tutaj zespołowi Gryfa Słupsk. Myślę, że nieprzypadkowe miejsce zespołu gospodarzy na koniec tej rundy razem z Jaguarem. Uważam, że w tym momencie prezentują najlepszą piłkę w tej lidze. No, dla nas na pewno gorzka troszeczkę końcówka rundy. Myślę, że te 20 punktów, które do tej pory udało nam się zdobyć, musimy zaakceptować, musimy je docenić, ale na pewno ja dzisiaj nie jestem zadowolony z poczynaniem mojego zespołu, bo uważam, że potrafimy grać lepiej. Mogliśmy zagrać lepiej, no ale niestety taka jest piłka, takie rzeczy, takie momenty się zdarzają, a nas na pewno od połowy rundy z różnych względów ta runda kończy się w taki, a nie inny sposób, ale summa summarum, myślę, że jako Beniaminek możemy się w pewnym sensie też być zadowoleni z tego, jak to wyglądało. Mamy teraz długi okres czasu na to, żeby odpowiednio się przygotować do rundy rewanżowej. Na pewno poczynimy jakieś roszady kadrowe, aby ten zespół wyglądał na wiosnę zdecydowanie lepiej i żeby ta zdobycz punktowa była bardziej okazała. Dziękuję. Tak opisywał grę swoich zawodników Krzysztof Miller, trener Gryfitów. No, cieszy zwycięstwo 4-0, na 0 z tyłu. Dziś po tych ostatnich spotkaniach, które graliśmy, gdzieś ta pewność siebie była troszeczkę zachwiana, ale myślę, że dzisiaj ta energia była i to było widać na boisku i to było chyba kluczowe, ta agresja i energia, która nam towarzyszyła przez tak naprawdę cały mecz, pomimo dużych braków kadrowych, chłopaki dali radę. Cieszy mnie też to, że przez ten tydzień pracowaliśmy nad schematami, które tak naprawdę dzisiaj wyszły
i to trzy bramki właśnie wpadły po tych sematach, tak więc bardzo mnie to cieszy, bo to jest wtedy gdzieś ta koncentracja tych zawodników na najwyższym poziomie, bo można coś robić na treningu i jest to bardzo ciężko przełożyć na mecz, a dzisiaj właśnie to było. Tak więc to na pewno buduje przed nową rundą. Cieszy zwycięstwo, bo tak jak powiedziałem, jak Feniks z popiołu, może inaczej jak Gryf z popiołu, powstaliśmy dzisiaj i mam nadzieję, że zaczynamy nową serię. Gryf z 38 punktami znalazł się na pozycji wicelidera. Prowadzi Jaguar Gdańsk, który ma 43 punkty.